2013 był rokiem 120. rocznicy obchodzenia powstania Gniazda Sokolego Gnieździa. Ono powstało w 1893. Także mieliśmy 120. rocznicę. Oczywiście te turnieje, te imprezy, które organizujemy już od lat, one się odbyły, przy czym położyliśmy taki większy akcent, żeby było to bardziej uroczyście, żeby było więcej nagród, więcej kategorii wiekowych, bo to są takie dwie sztandarowe imprezy, które organizuje Sokół Mielec. One są już słynne w kraju. Czcimy te wszystkie wydarzenia, które były tak ważne dla Senia, głównie powstanie Solidarności, dlatego to jest sierpień. I w zależności, który to jest rok, to nazywa się ten turniej sierpień. 2000 na przykład był 13 w zeszłym roku. Teraz będzie jako 20 i będzie sierpień 2014 oczywiście. Drugą imprezą, o której też jest głośno, którą też jest dobrze przygotowaną, jest międzynarodowy, znaczy przepraszam, jest ogólnopolski turniej o Puchar Ziemi Mieleckiej w karate Shorin Ryu. To jest czwarty był w zeszłym roku, a w tym roku będzie piąty. Także wewnątrz możemy powiedzieć, że będziemy mieli takie też no, jubileusze. Bo to będzie 20 szachowy i piąty karate. Ponieważ to 120-lecie obchodziliśmy, zresztą o tym wspominaliśmy i w naszych zaproszeniach i w różnych powitaniach, te imprezy żeśmy otwierali. I to wszystko chcieliśmy zakończyć w tym roku takim akordem, takim spięciem tych wszystkich uroczystych imprez, cośmy organizowali. Chcemy spiąć to wszystko i zakończyć takim akordem. Wręczymy po prostu trzy odznaki złote. Uhonorujemy tu trzy osoby, ale to troszeczkę później o tym. I to by było właśnie zakończenie tych całych obchodów. Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, które zaczęło już swoim opłatkiem inaugurację 50-lecia Sokoła Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej. W związku z tym ta inauguracja się odbyła przy opłatku, także chcemy w tej chwili kontynuować, wydając bardzo wielką i dość obszerną, prawda, publikację, która by te 50-lecie w jakiś sposób pokazała. Bo to jest 1964 do 2014. Te 50-lecie się zamyka w tym roku, także do końca roku będą uroczystości, będą wydawnictwa różne, bo mamy, prawda, sekcje, które współpracują w tej organizacji. W związku z tym będziemy chcieli, żebyście Państwo, którzy będą mogli poprzeć finansowo naszą publikację. I to będzie, prawda, bardzo ważne, bo to ma być nie książka, tylko ma być w formie katalogu, który będzie opracowany kolorowo, który będzie pokazywał zdjęcia w tych okresów jeszcze 64 do prawda, 2014 i to zamknie nam, prawda, całą naszą działalność. Jest to działalność bardzo bogata dla Mielca. Uważam, że ta współpraca poszczególnych organizacji z Towarzystwem Miłośników Ziemi Mieleckiej, wyszło z nich, prawda, masę organizacji, które teraz są oddzielne już, między innymi Uniwersytet Trzeciego Wieku, który 50-lecie obchodził niedawno, prawda, myśmy go, że tak powiem, powołali i utworzyli, no i, prawda, inne sekcje, które są bardzo ważne dla ludzi, którzy czynnie pracują. Wszystko to się odbywa społecznie, dlatego też chcemy, żeby ta, prawda, rocznica 50-lecia była dla Mielca i dla całego powiatu bardzo znośnie, prawda, obszernie przekazana w publikacji, która się ma ukazać
tutaj pan doktor będzie chciał, prawda, to nam opracować, to wydać. No i uważam, że wszyscy czynnie tego. No oczywiście jestem zadowolony, że jestem zaproszony jako wiceprezes Towarzystwa Gimnastycznego i tutaj jestem w tej chwili zobowiązany do powiedzenia tego, co powiedziałem. Natomiast o Sokole to prezes już powiedział wszystko i ten Sokół chyba będzie w dalszym ciągu istniał, w dalszym ciągu działał dla dobra naszego społeczeństwa. Dziękuję bardzo. Po wiceprezesie i prezesie Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej, wielce szanowny księże prałacie. Drodzy Państwo, Panie, Panowie, druhny, druhowie Sokoła, za ten okres pracy Sokoła, za to 120-lecie, za kultywowanie pamięci tych wszystkich, którzy pracowali na rzecz środowiska. Czasami ponosili największą ofiarę w okresach wojen. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować. To jest obowiązek każdego Polaka, ale w sposób szczególny wasze działanie Towarzystwa Gimnastycznego Sokół wpisuje się właśnie w ten patriotyczny ruch pamiętania o tych wszystkich, którzy dla nas w Polsce zrobili tak wiele. To ruch pokazywania młodemu pokoleniu poprzez współczesne działania, między innymi obydwa turnieje, które organizuje towarzystwo, tak ważne w środowisku. To nie tylko dla tego pokolenia, które się tym zajmuje, ale również dla młodego pokolenia. To inny patriotyzm, ale równie ważny i istotny. I w tym środowisku wasze działania są niezwykle ważne. Czego życzę? Zdrowia, ale i częstych kontaktów z młodym pokoleniem. Żebyście tak jak to, co dla człowieka ważne, umieli przekazać młodemu pokoleniu. Żeby z taką troską pielęgnowano tradycję, jak wy to robicie. Dla członków Towarzystwa Ziemi Mieleckiej ogromne podziękowania za ten okres, bo każda praca, każde działanie na rzecz środowiska po pierwsze je ubogaca. Ubogaca i pokazuje, że jesteśmy ważnym miejscem w Polsce i że możemy realizować nasze marzenia. A od tych marzeń, a jesteśmy w mieście, które ma na mapie lotniczej Polski, ale i Europy ważne miejsce i pewność świata, tak żeby o tym wszystkim pamiętać. Ale najważniejsze jest to, aby każde kolejne pokolenie pamiętało o swojej przyszłości, pielęgnowało tradycje i o niej mówiło, a przede wszystkim realizowało spuściznę tych poprzednich pokoleń. Kłaniając się raz jeszcze i chyląc głowę przed dokonaniami tych pokoleń, chciałabym bardzo serdecznie pogratulować druhnie Eli Solarskiej, a również chciałabym pogratulować księdzu prałatowi kapelanowi Sokoła, ale również jeszcze to trzecie odznaczenie, również osobie, która go otrzymała, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie pogratulować. I mam nadzieję, że każde Państwa działanie w środowisku będzie zauważone, bo każdy z nas potrzebuje pamięci o tym, co zrobił. Ja jestem zawsze i mówiłam na niektórych spotkaniach, jest moja pani profesor, która mnie uczyła języka polskiego i dlatego zawsze nam pani profesor dużą nieśmiałość wypowiadania się, bo czuję się wtedy jak na lekcji, ale tego, co nas uczy szkoła, tego, co nas uczą rodzice, tego, co nas uczycie Państwo, pielęgnując tradycje, jest dla nas ważne i powinniśmy wszyscy przekazywać kolejnym pokoleniom. I mam nadzieję, że ten rocznicowy
rok obchodów 50-lecia Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej będzie taką okazją, żeby o tym wszystkim ważnym, o ludziach, mówić w tym środowisku, przypominać ich. Mam nadzieję, że to będzie ważny rok również dla Mielca. Od dzisiaj na tej sali jest mniejsze grono, ale mam nadzieję, że świętując tą rocznicę i mówiąc o tym, co było ważne w historii miasta Mielca, jakich mieliśmy bohaterów, jak byli to ludzie zasłużeni, będzie nas zawsze więcej i pozostanie w nas pamięć o ludziach. Ja jestem przewodniczącą Poselskiego Zespołu Strażaków i to jest jeden z największych zespołów, a w tradycji miasta również Ochotnicza Straż Pożarna miała swoje miejsce, ale chciałabym powiedzieć, że są to organizacje z tak wieloletnią tradycją, które na swoich sztandarach mają wypisane ważne zawołanie, takie, które jest zawołaniem dla ludzi. Bóg, honor, ojczyzna i pielęgnowania tych tradycji. Państwu życzę dużo przyjaciół i przede wszystkim dużo, dużo zdrowia. Drogu prezesie, chciałabym bardzo, bardzo serdecznie podziękować za to zaproszenie, bo to zaszczyt by razem z Rukami. Dziękuję. Księże, szanowni państwo, ja na początek serdecznie gratuluję wyróżnionym osobom i świętej pamięci Józefa, że panowie zapomnieli, nie zapomnieli o nim. I że widać, że to znaczenie nie daje się tak po prostu z przypadku, tylko faktycznie tym osobom zasłużonym, które tyle lat swojego życia poświęciły dla pięknej sprawy. A zajmujecie się wielkimi rzeczami, bo dbacie o młodzież, o ten czas spędzony wolny, właściwy w dobrych warunkach i dbacie o tych przestronny rozwój młodzieży, o tę żyznę fizyczną, bo tu są dyscypliny tego wymagające, jest też rozwój umysłowy w postaci sekcji szachowej, ale też to, co pan prezes na początku mówił, nigdy nie opuszczacie ważnych rocznic i wydarzeń patrioty, o charakterze patriotycznym, czyli więc ten element wychowawczy też dzisiaj jest niezmiernie ważny i za to należy wam się ogromny szacunek i słowo uznania, że po prostu poświęcacie ten czas swój. A państwo widzicie, w jakich warunkach przychodzi im działać, prawda? I te warunki materialne i fizyczne w postaci obiektów nie są imponujące, a wiele młodzieży tutaj się spotyka i kształtują ten swój charakter. Ja tylko chciałem to, co pan prezes powiedział. Dla mnie to było ogromne wyróżnienie, że zostałem przyjęty na członka Sokoła. Zawsze chciałem należeć do takiej organizacji patriotycznej. Także dziękuję bardzo, że spotkało mnie takie wyróżnienie. A państwu tutaj obecnym na ten nowy rok życzę dużo zdrowia, pomyślności w życiu osobistym, rodzinnym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Którzy nie znają mnie, Anna Rębusz się nazywam, jestem doradcą marszałka. W imieniu marszałka bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie opadkowe. Tak jak pan Józef był łaskaw powiedzieć, marszałek ze względu na wcześniej podjęte zobowiązania i udział w spotkaniach nie mógł być obecny tutaj z nami. Niemniej jednak prosił mnie o przekazanie pozdrowień oraz złożenie wszystkim państwu życzeń noworocznych. Bardzo się cieszę, że tradycja, którą tworzyliście państwo przez 120 lat, jest dalej kultywowana, że ci obecni tutaj dzisiaj na spotkaniu, jak i ci, których nas już, wśród nas już nie ma, są pamiętani, że są, tak jak dzisiaj pan Józef Wójtowicz został wyróżniony odznaczeniem. Tak myślę, wszystkie te osoby, które brały udział w tworzeniu tego dziedzictwa, zostają w naszej pamięci, póki my o nich będziemy mówić, to póki oni będą żyć. Ja może nie będę się rozwodziła na ten temat, bo już bardzo dużo zostało powiedziane. Dlatego chciałabym podziękować panu prezesowi i panu prezesowi Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej za kultywowanie tych tradycji, za tworzenie warunków do tego, aby młodzież mogła się rozwijać, żeby państwo też mieli warunki do tego, aby spotykać się
rozmawiać na różne tematy, dzielić się pewnymi spostrzeżeniami, doświadczeniem. Za to bardzo serdecznie dziękuję i życzę wszystkim Państwu, aby ten nowy 2014 rok był rokiem pełnym sukcesów, tych mniejszych, większych, aby przynosiły one i były motywacją do dalszych działań, do dalszej pracy. Życzę wielu ciekawych inicjatyw, które będą takim kołem zamachowym i będą motorem do tworzenia nowych, ciekawych też inicjatyw, bo wiadomo, każde pomysły rodzą nowe pomysły i tak to jest. Ja potwierdzę również słowa wypowiedziane przez pana prezesa, że rzeczywiście marszałek, na ile jest to możliwe, wspiera organizacje pozarządowe. I tak faktycznie jest. Dlatego życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, pomyślności i dziękuję bardzo. Do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Poszli z nadęży, dzieciątko w żłobie, wszystkie mi znaki dane mi sobie, jako Bogu cześć oddali, a witając zawołali z wielkiej radości, z wielkiej radości. Ach, witaj Zbawco, dorocznym. Przyjmijmy, że 121. Pewnie to później może jeszcze ustalimy. Opłatku organizowanym właśnie przez Towarzystwo Soku, jak również i ostatnio właśnie przez miłośników ziemi mieleckiej. Sądzę, że to jest, zwłaszcza Sokoła, bardzo stara historia, bo jak wiemy, pierwsze gniazdo Sokołów powstało w 1867 roku we Lwowie, a dopiero później przeniosło się tutaj na inne tereny Polski, a więc ciekawe, że w 1884 roku powstało w Tarnowie, a dopiero w 1885 w Przemyślu i w Krakowie. I tak rozeszło się po całym właściwie świecie, bo dzisiaj to towarzystwo jest tam, gdzie jest również i Polonia. A więc to wspaniała sprawa. To może cieszyć, że również 120 lat temu powstało to ognisko miłośników gimnastycznych. Towarzystwa Gimnastycznego Soku, bo musieli kochać to towarzystwo, skoro zorganizowali tutaj w Mielcu. I to na pewno bardzo wielka sprawa. Dzięki tym ogniskom Soku z pewnością w jakiejś mierze doszło do tego, że Polska otrzymała niepodległość, później również budowa, rozwój naszej ojczyzny. To na pewno zasługa członków Towarzystwa Gimnastycznego Soku, bo przecież wychowywali młodzież
w duchu patriotycznym, bo przecież umacniali w nich to poczucie tożsamości narodowej, wychowywali do tych cnót różnych społecznych i to jest potrzebne na pewno również i dzisiaj, i będzie potrzebne i na przyszłość. Otóż czego mam życzyć? Najpierw właśnie członkom Towarzystwa Gimnastycznego SOK życzę, by to gniazdko ich mieleckie się zjednoczyło i było jednym tylko gniazdem, tak jak to powinno być, żeby lepiej mogło służyć właśnie tym celom, dla których zostało ono stworzone. A miłośnikom Towarzystwa Ziemi Mieleckiej życzę, żeby ta ziemia była jeszcze piękniejsza, a przede wszystkim jeszcze piękniejsi mogli być ci mieszkańcy tej ziemi mieleckiej, żeby ich życie było takie, by dobrze służyło też dobru całej naszej ojczyzny. Moi drodzy, życzę też wszystkim i zdrowia, i życzę i zadowolenia, i radości. Życzę nowych pomysłów, zwłaszcza jak wciągać naszą młodzież w te wszystkie sprawy związane z dobrem naszej ojczyzny. Życzę przede wszystkim Bożego błogosławieństwa, by te wszystkie wasze poczynania, wasza działalność mogła przynosić jak najlepsze owoce. Wszystkim szczęść Boże. Chciałem dedykować też te słowa o Bożym Narodzeniu księdza Twardowskiego, ale tu akurat pan prezes już je wypowiedział, mam je tutaj nawet napisane i dobrze, dokładnie tak powiedzieć. Jeszcze może je powtórzę. Dlaczego jest święto Bożego Narodzenia? Dlaczego wpatrujemy się w gwiazdę na niebie? Dlaczego śpiewamy kolędy? Dlatego, żeby uczyć się miłości dla Pana Jezusa. Dlatego, aby podawać sobie ręce. Dlatego, żeby uśmiechać się do siebie. Dlatego, żeby sobie przebaczać. Niech się te słowa spełnią w życiu każdej i każdego z was. Bóg zapłać oczywiście za tę oznakę, za to oznaczenie. No, sądzę, że w tym jednym miejscu była tylko maleńka pomyłka, w innych na pewno nie. Oczywiście. Nie popełniliśmy żadnej pomyłki. Tak? No, na pewno będę sympatyzował z wami zawsze. Mój tatuś, tego nie wiem, czy należał, ale na pewno bardzo sympatyzował z Sokołem w Pilźnie, bo tam właśnie uczęszczał do szkoły takiej rolniczej i nieraz mi wspominał, pokazywał mi nieraz ten dom, mówi, to jest dom Sokoła, tam właśnie w Pilźnie, bo tam kończyłem też swoje liceum. Stąd właśnie tutaj jakoś Sokół jest mi zawsze tym bardziej bliski. No, wszystkim jeszcze raz szczęść Boże. Mają byle tak lękają, cuda, cuda ogłaszają. Maryja, Panna Maryja, Panna Dzieciątko piastuje. I Józef Święty, on opielęgnuje. Się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. Chrystus się rodzi, nas oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają. I jak
jakieś dobre słowo wzajemnie, ale nie wolno powiedzieć więcej niż 10 zdań, bo byśmy do północy nie zakończyli. Pan nie ma materiału w ręce. To może cicha noc. O, tak.